Witam, witam Was serdecznie w kolejnym odcineczku z zmagań, jaką iż jestem farmerem. Odziedziczyłem dość, powiedzmy, że pokaźną działkę razem z kilkoma polami. No i jak widzicie, bardzo duża metamorfoza, gdyż to pole były z tego pola zrobione dwa i przejazd. Jest wykonane, tak jak już mówiłem wcześniej, długie. Tam jest, tutaj mamy kolejne, tylko to jest tak. Ja chciałem zobaczyć właśnie, jak to wygląda. Wszędzie mamy po 100%, czyli metro rolling. Dobra, więc tak. Wymagane jest rolowanie, nawożenie 100%, premia 94%, rozwój, wzrost, rzepak, moje pole. Super. W dzisiejszym odcinku, no mamy trochę pieniążka, mamy, no nie możemy powiedzieć, że nie mamy, moi drodzy. W tym odcinku dzisiaj będziemy sobie brali pracę pożniwną. Tak, tylko muszę sobie zobaczyć, którą i gdzie. Oczywiście, że bierzemy prace pożniwne, raczej albo przedżniwne, bo to tutaj mamy głównie tylko tak. Rolowanie, koszenie, zbieranie, wałowanie, 11 tysięcy. Tutaj jest jakieś przetrzęsanie. Pojeździłbym tymi traktorkami. Za takie pieniądze to ja nie będę robić, panie kochany. Myślę, że tu by można było w tym odcinku zrobić śmiało nasz ogródek. Mianowicie mamy troszeczkę do zbudowania. Tylko tak się teraz zastanawiam, bo dobra, wiecie co? Ja bym zrobił to inaczej. Najpierw bym sobie to wykosił po prostu. Aha, teraz coś czuję, że mi chłust nie odpali. Dobra, idziemy po John Deere'a, nie ma co. Jednak jelonek to jelonek. Kurze to go. Na złą go pyknę i... No, jelonku. Jedyny mocny tutaj ciągnik na moim gospodarstwie. Okej. Okay. Ale wiecie, dobra, wykosimy sobie tam, przygotujemy pod... O cholera, źle podjechałem. No. Tak to już nieraz jest. Przygotujemy sobie pod... ogródek, czyli pod inwestycję. Tak, a tutaj sobie zrobimy tak. Jajeczka, widzę jeszcze jeden. Jeszcze jedna ta nam potrzebna będzie. I będziemy mogli sobie tutaj zabrać te jajeczka.
I teraz tak, myślę, że fakt faktem, że bym chciał od samego początku tutaj. Złożymy B i W. Ok. Bo tak, w planach jest. Wybudowanie, bo generalnie to pole chciałem zrobić na pastwisko, ale tak pomyślałem, że w sumie też dobrym, świetnym pomysłem będzie postawienie tutaj po prostu. O, to kosim też? Nie, myślałem. Postawieniem też będzie dobrym ogródka. Mam tutaj dość duże pole do popisu. Wiadomo, że całego tego pola nie wezmę. Podejrzewam, że jakiś tutaj ten skrawek na rogu zużyjemy. Bo jednak tej łąki myślę, że no będzie to potrzeba. I mamy tutaj też zresztą hangar postawiony na ziemniaki. Więc a kosze, dlatego że kosze już całość, no bo jak już skosimy, to nie będziemy się bawić. Myślę też nad wymianą na większy. Na większy do zwijania bel, moi drodzy. Mamy te 5 krów. Nie wiem, czy one nam się zaczęły, czy się nie zaczęły rozmnażać. Jeśli tak, to super. Jeśli nie, no to też dobrze, bo na tą chwilę, że tak powiem, nie jestem w stanie wykarmić. Znaczy, jakby nie patrzeć, to jestem w stanie wykarmić, ale wolałbym, aby tutaj były, nie ukrywam, takie mleczne krowy bym chętnie też. Na razie mamy na mięso. Na mleka widzę, że chyba nie dają, bo nie mam na razie żadnego mleka. Obornik się zrobił jeden i drugi, ale mleko nie. Czyli najprawdopodobniej to są mięsne krowy. A z takimi krowami to, jak wiecie, trzeba do zaprzyjaźnionego rzeźnika jechać. A, mamy trochę tych pieniędzy, w sumie można było kupić drugą kosiarkę. I że tak to określę, się nie bawić w takie jeżdżenie w tom i nazad. Chyba w następnym odcinku zamówię po prostu kombajnistę w pieprze. Chłopaków tu od lawety. Zadzwonię do sklepu, wybiorę sobie jakieś tam produkty, maszyny i sprzęt, który mi będzie odpowiadał. I przywiozą mnie. Oczywiście. Jest to jednak. No jednak bym powiem, jelonek na gospodarstwie to jest jelonek. To jest moc. Moi drodzy, to jest moc. Dobra. Myślę, że chyba ten i z powrotem wrócimy. To są dwa paski. Akurat wrócimy. I sobie w dzisiejszym odcinku to w sumie taki krótki będzie ten odcinek. Bo tak, w sumie pojedziemy, sprzedamy. A, no i mamy tutaj też faceta do zadzwonienia. Trzeba pamiętać o tym, żeby zadzwonić do gościa, który wystawił ten siewnik. Tylko tak się zastanawiam, ile on ma koni. Będę musiał zadzwonić, zapytać się, wywiedzieć, czy moje ciągniki będą w stanie to w ogóle ujechać tym, bo jeżeli nie, no to nie będę
brał jakby ciągnika, który, siewnika, który no fakt, że tutaj już by naprawdę robił dobrą robotę, ale dwa, no ciągnik by nie dał rady, a zajechać ciągnik takim siewnikiem myślę, że jest to szybko. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ciągnik fakt miał jakąś tam cięższą pracę. Nie aż taką ciężką. A to muszę wyrównać, bo tutaj taki nam uskok się zrobił. Żeby nie miał ciężko, ale żeby no jednak ta praca szła szybciej. No bo jak on będzie jechał 5 na godzinę, a no i będzie oporowo obroty mieć do 24 tysięcy, no to my go zarżniemy, tak? Wcześniej czy prędzej. Zrobi takie pole i będzie już silnik do remontu. Bo przecież tą uszczelkę wypluje i korba bokiem pójdzie. A to nie o to nam chodzi przecież, nie? No, dlatego muszę zadzwonić do tego faceta, który tu wystawił ten siewnik, zapytać się, ile on ma, jaką on ma moc, czy można go podpiąć sobie pod swój przejechałbym ciągnikiem po prostu. No i wtedy by się sprawdziło, tak? Jaką ma moc wyjściową, jaki ma pobór mocy przy włączeniu wszystkich tych cycków do siania. I wtedy byśmy mieli jakiś tam pogląd. Dobra, ja myślę, że na razie sobie skończę kosić. Ale tak. Stawiamy to tutaj. Jedziemy do sklepu. Zgrabiarkę mam. Znaczy nie, to jest przetrząsaczka. No bo dobra. W każdym razie każdy wie, o co chodzi. O nie, 70 tysięcy. Co my tu możemy kupić? Mamy generalnie Spottingera, myślę, że 75. A kuchna. To jest jeden kij tak naprawdę chyba, nie? 25, a ma 8,3 metra robocze. 10. No wiadomo, 10 metrów. 8,3 na takie pola to wystarczy w zupełności dla mnie. Dobra, zamawiamy to. Chłopaków do sklepu. To jest raz. Mamy to żółte. No może i by kupiłby to, ale 3,1, a ja chyba tutaj mam. O nie, czekajcie, że to jest SIP. Teraz zobaczymy. No oczywiście, że tak. Sprzedajemy to. Wystawiamy ogłoszenie. Zobaczymy, co nam. To już komplet zamówmy od razu. Tak będzie lepiej. Bo to już się też jakoś ładnie prezentowało. O, tu jelonka nie ma, nie. Okrona. A co to już tu. To jest też fajne. 12,3 metra. To by robiło robotę, ale mamy pieniądze z dotacji. Nie możemy nimi tak. No generalnie mógłbym na nowy sprzęt, to jest nowy sprzęt zamawiany teraz, tak? Więc pieniądze po to nam bank, Unia dała, nie bank, tylko Unia Europejska, aby właśnie na rozwój, czyli te pieniądze i tak trzeba będzie wydać. Myślę na jakąś fajną właśnie taką, właśnie ja mam chyba 115, to co to jest? To pelet robi, dobrze mówię, czy nie? Pokaż. 20 tysięcy. Czekajcie, to jakoś owija. Co to jest? Muszę. Tak, to chyba robi ten. Tak, 20 tysięcy litrów to chyba robi pelet. Jeżeli się nie mylę, to jest do peletu. Się upewniamy. Tak, to jest do peletu. 300 tysięcy, prawie blisko. Jeszcze są opcje w ogóle tankowania. Czyli że co? A, bo to jest, że zbiornik jest, dobra, okej. Okay. Nie, bo to jest, dobra, to nie jest ten, pierdziele. To na kiszonkę. To są maszyny, które dokładnie, tak jak mówiłem. Co?
To są maszyny, które... Tylko nie wiem, po co jest ta rolka tu. Ona... Chyba jest... Ile to ma? 88 koni. W sumie, z jednej strony... Kiszonkę, czy my potrzebujemy? Potrzebujemy na pewno kiszonkę. Tylko my moglibyśmy robić w te... No ta! To nie potrzebuje wtedy silosa kupować. Z jednej strony. 60 tysięcy, dobra. Zobaczmy, czy są pony szersze. Dobra, kupmy to. Zamawiamy to. A to jest... Aha, to robi... To już jest jakoś zautomatyzowane. Za 100 tysięcy to nie. Czyli... A, no ale to też potrzebujemy w takim razie... Do kostek. No właśnie, i teraz tak, tutaj też mamy to do tego, dobra, to teraz jeszcze by się przydała nam prasa jedna. Tak mi się wydaje, zresztą zobaczymy, no na razie, dobra, kupmy to, zamówiliśmy to, zamówiliśmy to, zamówiliśmy to, teraz tak. Jakiś mini wózeczek by się przydał. No to nie ma takich. Potrzeba było, wiecie do czego. Czekajcie, może jest? Nie ma. No, teraz tak, te, nie będziemy tego zbierać, tylko teraz tak. Pytanie, gdzie ja to będę miał magazynować mógł? Czy magazynować mogę wszędzie, bo to może nawet na dworzu stać. I nie będzie to problemem. Już wiem, co chciałem powiedzieć i co chciałem kupić. Zgrabiarkę, która nam to będzie zgrabiała, to jest przecą szyszacz. Dokładnie. A my potrzebujemy, to jest chyba to. Tak, dokładnie to jest to. Myślę, że to jest to, co byśmy chcieli. To będzie małe. Nie wiem, 20. No nie, 30 koni to ja nie potrzebuję tego. Jeżeli już, to. No. Myślę, że można było w kuna iść. Oj, chłopaki, jak zadzwonię do nich, to będą mieli co przywozić. 14 metrów. No nie, no na razie takich pól to my nie mamy. Wiecie co? To myślę, że można by było zainwestować. Może. Tak, 103. A co to jest? To też zgrabię? To kosi. Co to robi? Dziwna praca. Chyba ta. Tak, to zgrabia, już wiem, o co chodzi. To zgrabia i to chyba tworzy tunele takie dwa po środku, albo do środka wrzuca. Dobra. A nie, to kupili. To mamy przecież. Czekajcie. Nie, nie mamy tego. Dobra, już wiem, co to. Ja kupiłem. Dobra, już wiem, co to jest. To nam wystarczy w zupełności. Okej. Okay. Mamy to. Dzisiaj taki odcinek będzie troszeczkę z koszenia, troszeczkę z zakupów. Pieniążki są, to trzeba pieniążki wydać, no bo nie można ich trzymać, bo by się marnowały, prawda? Kupiłbym to, ale niestety nie mogę kupić, bo mam za małą stodołę i oborę. I niestety, ale nie wiadę. Ach, nie mogę tego wyrzucić chyba, bo tutaj nie ma kontrol i przy tym... Tak mi się wydaje. 22 tysiące, to by było dobre. Ale wiecie co? Dobra, ja sobie to sprawdzę poza odcinkiem, czy jest możliwość, albo nawet 24, mniej, większy. Czy jest możliwość po prostu wysypywania na dane miejsce, bo tak to by się to wysypało, łyżka i wrzucało się tak. Ale to... No to... To wiecie jak to jest, to też nie jest takie. Może znajdę na tych Elixach jakieś tam stare, to tylko potrzebuję do wymieszania paszy tak naprawdę, więc to nie będzie, nie ten. Na razie krowy mamy takie, małe. W przyszłości zobaczymy, czy one będą chciały się rozwijać, bo jeżeli tu nam dobrze pójdzie, to myślę, że biorę taką już konkretniejszą dotację. Rozwijamy się tak naprawdę grubo.
I co? No i przebudowa. Tutaj będzie farma po prostu krów i tyle, tak? A nasze drugie miejsce gdzieś trzeba będzie kupić. Zobaczymy gdzie. Może gdzieś koło jakiegoś sąsiada. Wszystko jest do obcykania. Dobrze, więc teraz tak. To mamy, to mamy, to mamy. Przed tym to, to, to. Do kukurydzy mamy, do tego mamy, rozsiewacze mamy, rozrzutnik. Nie. Ale dobra, nie będę kupował wszystkiego naraz, bo to też tak nie o to chodzi, żeby wydać pieniądze łatwo jest, ale to, żeby taki fajny klimacik zrobić, to po prostu w następnym, myślę, może za kilka odcinków będziemy robili następne zakupy. A, i paliwo by trzeba było kupić też, bo widzę, że tutaj. Tutaj, o jest, paliwko. Bardzo, 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 bardzo. Karnistry tu są przerąbane. Dobra, zobaczymy tutaj. Nie wiem, ile 20 litrów, no to 6. Taka prasa. Dobra. Na razie koniec zakupów. Moi drodzy, 27 minut. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie subskrypcję, łapkę. Pamiętajcie o jakimś fajnym komentarzu. Mamy 751 subskrypcji. Lecimy do 800. Już niewiele nam zostało. Jeżeli do maja zrobimy 800, to będę, no naprawdę, będzie sztos i w ogóle kutosos. Będzie giga czad. A ja nie będę się, że tak powiem, na laurach osadzał, tylko będę robił lepszy content. I są w ogóle grube plany. Na utworzenie drugiego kanału, ale to wszystko po kolei wam będę mówił. 8 będziecie wiedzieli więcej informacji, kiedy powstanie taki kanał i o jakiej tematyce on będzie. Także 8 będzie może nie premiera, ale taka dobra zapowiedź. Co będzie? To myślę, że ten vlog, który będzie 8, który jest już tak naprawdę opracowywany, wymyślony, skonstruowany. Wystarczy go tylko nagrać, wystarczy zrealizować to, co jest, że tak powiem, na papierze i w głowach moim, w głowie mojej i nie tylko, bo jeszcze kilku osób i kilku rzeczy do zrealizowania, to będzie no naprawdę fajnie. Myślę, że się Wam spodoba. Także ja kończę. Miło było, ale się skończyło. Zostaw suba, pamiętaj. Nie bądź ham. Tylko zostaw subskrypcję.